Jakbym miała obstawiać w tym tygodniu i dzisiaj, gdybym miała obstawiać, to bym powiedziała, że z niewielką przewagą, ale wygra Bronisław Komorowski. Bo. E, ponieważ widzę zwrot akcji po, po pierwszym tygodniu tak jak chciał, ma dwunastodniową kampanię. Początek był fatalny. Pomysł poniedziałkowy to, to po prostu... Fatalny, konst... ze zmianą konstytucji. To, to, to było złe, ale potem faktycznie w moim przekonaniu widać pewne zmiany w samym sztabie i w prowadzeniu kampanii e, i trochę nabrało. I w kołczowaniu prezydenta, nie? Oczywiście, no to też inny na tym po polega. Inny gościu to nie, ale trochę zmiany są widoczne. To nie jest tak, że to jest zupełnie ktoś inny. I yy, yy, ta debata, która no, no miała nieprawdopodobną oglądalność jak na takie polityczne wydarzenie, yy, dała takiego wiatru w żagle jednej stronie, ale bardzo osłabiła drugą stronę. I nie wiem, czy zwycięży swoją mocą, ale raczej zwycięży słabością yy, przeciwnika.